biorę. No zależy, ile ja robię pierogów. Jak ja robię dużo pierogów, no to 2 kilo mąki na przykład. To już wedle uznania. Biorę ciepłą wodę i leję troszkę oliwy do tej wody, żeby było ciasto bardziej elastyczne. I żeby nie była woda za gorąca. No i robię ciasto, takie, żeby nie było twarde jak na makaron, o takie lekkie, luźne ciasto. To ciasto jeszcze raz troszkę przerabiam, jak mam wałkować. Urywam, no to muszę dopiero, jeszcze musi tak dalej być, bo muszę. Stasiek, wymieszaj mi ten bigos. Fajnie. Robię placki prosto. No kurde, szkolenie. To jest super robota i mnie tam nie przeszkadza, ja tam zrobię, kiedyś nawet zrobiłam chyba 180 pierogów. Nie ma co kontynuować, aż zrobię, zatrzymaj. Farsz trzeba zrobić, bo nie zrobiłam, bo były ziemniaki za gorące. Jak ja robię z kapustą, z bigosem, to farsz nie musi być taki gorący, bo się zrobi, wiesz, taka... Maś się tłuszcz. Tak. Zrobię placki, zaraz zrobię wałeczek jeszcze. Po prostu taki bigos, który można go w torebce przenieść papierowej, żeby nie był paciaty bigos, żeby nie było w nim soku, żeby nie było w nim tłuszczu też wiele. Suchy było, widzisz, taki bigos jak ten. Suchy bigos musi być. Normalny bigos. I mięso. Surowej, główkę biorę surowej kapusty i kiszoną. I razem gotuję. No tak, o, mniejsze proporcje, ale na 3 kilo na przykład tak robię. To później każdy sobie według swojego zdania, ile ludzi, ile konsumpcji będzie. No to biorę na przykład 3 kilo kapusty kwaszonej i główkę kapusty białej, zwykłej. Odgotuję tą kapustę i tą kapustę później wkładam do kiszonej. Wszystko razem wymieszam, później biorę, mięso, boczek, tak żeby bigos musi być tłustawy, to nie jest, że bigos kapusty nie oszukasz. Bigos musi być tłusty, nie mocno, ale musi być. Trochę boczku, trochę mięsa jakiegoś tam, nawet my kupujemy gulaszowe. I normalnie wkładam do garnka, na spód trochę tłuszczu czy smalcu i przekładam. Trochę kapusty, trochę bigosu, tak? Taka przekładanka. Bigos się ugotuje, bigos jemy ile trzeba, chcemy. Resztę wkładam do słoików, zagotuję słoik i ja mam to, ja nie wiem od kiedy, od wiosny chyba, no ten bigos. I później biorę bigos, ziemniaki, żeby nie było, jak mówiłam, gorące. Mieszam razem, o tak jak Stasiek robi i robię pierogi. Jakby ja miała placki robić i te placki jeszcze raz, a coś nie z tego. Jakbym miała placki robić, to później mi się nie chce tego, bo to później znów odchodzą te resztki, znów jest 10 razy przerabiać. 10 razy wałkować, a tak to mam od razu. Czysta robota po prostu jest. I mam już gotowe, czyste ciasto na... O, i wałkuję. Żeby nie był mocno żeby placek nie był mocno cienki, bo później będzie uciekał farsz. Pęknie. Tylko, że nieraz mi się uda taki raz placyk mniejszy, jak mu był, drugi mały, no ale to tam. Jak już tak chcę naprawdę, to się tak staram, żeby to były wszystkie jednakowe, ale jak już mi się spieszy, to już tam później nie patrzę. No teraz trzeba sprawdzić, czy jest, nie trzeba pieprzu, nie trzeba soli. Jak jest pieprz, to go zaraz uwalam. Żeberka wkładam do tego bigosu. Tak, do bigosu to się wrzuca wszystko, co się nawinie. Jakieś mięso jest takie, co nieraz z kotleta. Dla mnie dobre. Tak? Mhm. Trochę pieprzu jeszcze dosypać. Może wyślesz do telewizji, gotujemy pierogi. Zlepiam boczek do boczku, jak blachę, jak kopertę. O. To pomieszek teraz, bo ja posypałem. Dałeś sól? Jak ja pierogi robię, to się nie tam 20 nie robię nigdy. Bo to można odgrzać, a jeszcze lepszy na patelnię. Na patelnię jak odpiesz. Jaka to pycha jest. Złoty kolor. To jest super coś. Nieraz trzeba troszkę palce w mąkę umoczyć, żeby się lepiej, bo jak się zaczyna ciasto przylepiać do palców, to trzeba troszkę mąki. Jezus. No zlepiam ciasto. Zlepiam pierożka do kupy razem. O cholera, nie widziałam, że będę szkolona. Takie ładne. Nic tu nie jest takie ładne. Co tam takiego ładnego jest? fartuch jakby ubrać. Cywilbanka. No. Śnieg przecież w tym padał. Karpaczu, nie w Karpaczu, w Karpaczu. Jak zimna woda, to po co solić? To trzeba troszkę, niech woda troszkę będzie już ciepła bynajmniej, to wtedy solić. Nie zimno. Obiad jak w restauracji, ze skwareczkami pierogi. Niektóry malutkie, niektóry duże, jakieś te kulki się takie porobiły.